Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj był pan w Warszawie na konwencie marszałków województw. Jakie tematy poruszano na tym konwencie? Wielką nadzieję sobie robiłem z tego konwentu, dlatego że po pierwsze w agendzie spotkania po raz pierwszy zauważyłem nazwisko pana ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i mówię, no świetnie, nareszcie pan minister przyjdzie na spotkanie konwentów, bo przypomnę, że jak konwent był w województwie opolskim, poświęcony tematyce zdrowotnej, zapraszaliśmy pana ministra i nie przyjechał ani minister, ani żaden z przedstawicieli resortu zdrowia. To takie było smutne i dla mnie trochę wymowne, że samorządy nie są traktowane jako solidny i rzetelny i potrzebny partner. A wczoraj, co prawda nie było pana ministra Szumowskiego, ale byli wiceministrowie. Był wiceminister Król i wiceminister Miłkowski, także rozmowy były bardzo rzeczowe, konkretne. Rozmawialiśmy na temat psychiatrii dziecięcej. Czyli konwent skupił się na problemach zdrowotnych? Głównie. Tak. Były jeszcze inne kwestie, ale zdrowie zdominowało, bo problemy są coraz to większe, narastające. Oczywistym jest, że też to obserwujemy, kwestia dostępu do psychiatrii dziecięcej i niezbędnej zmiany w tym obszarze. Bardzo mnie ucieszyło to, co zostało poruszone, czyli minister Król przedstawił koncepcję funkcjonowania psychiatry dziecięcej z zaangażowaniem większym psychologów, tak? Pójście w kierunku psychologii dziecięcej i myślę, że to jest bardzo ważny i potrzebny kierunek, bo psychiatrów dziecięcych, których brak, my ich w bardzo krótkim czasie nie osiągniemy. To nie ma szans, żeby psychiatrzy dziecięcy byli takim trzonem tej opieki w psychiatrii dziecięcej. A potrzeba wielu psychiatrów dziecięcych? Ten problem narasta? Narasta problem. No wiadomym jest, że pędzące życie powoduje, że rodzice często dla jakby własnego spokoju pozostawiają dzieci samym sobie, a to spowoduje niestety wiele frustracji. Także myślę, że wielka rola tutaj wszystkich, rodziny, otoczenia, szkoły, wszystkich, którzy się mogą zaangażować, dlatego że ważne jest, aby to dziecko było lepiej zaopiekowane, aby czuło tą bliskość i musimy to społeczeństwo także uzmysłowić, że nie jest prostym rozwiązaniem danie dziecku chociażby tableta, masz, pobaw się i nie zawracaj mi głowy, tak? Bo ja mam inne rzeczy na głowie. Nie może tak być, bo inaczej to sobie w ogóle z tym problemem nie poradzimy, bo problem rzeczywiście narasta. Wczoraj omawialiśmy także, jak to wygląda z psychiatrią stacjonarną, duże problemy z zapewnieniem takiej opieki i wszystkie dane wskazujące na to, że narasta ilość tych hospitalizacji w szpitalach. Wśród dzieci i młodzieży, ale myślę, że problem jest szerszy, bo to nie tylko chodzi o hospitalizację, ale w ogóle o finansowanie świadczeń. I wczoraj Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez przedstawicieli Mazowieckiego Oddziału Funduszu, prezentował różne dane, informacje na temat planowanych wzrostów nakładów. One są wszystkie niewystarczające, nieadekwatne do istniejących potrzeb, bo jeżeli są już sytuacje takie, że mamy tych psychiatrów dziecięcych, czy poszukujemy ich po to, aby oni zapewnili taką rzetelną opiekę w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci, to się okazuje, że szpital z racji stawek, które się proponuje za rozliczanie, wykonywanie tych usług zdrowotnych, na tyle mało płaci, że szpitalowi brakuje na zbilansowanie działalności, dlatego że oczekiwania małej grupy zawodowej rosną, tak? Stawka godzinowa rośnie, a szpital nie ma skąd wziąć z tego na to pieniążków. Mamy także przykład w województwie polskim. Był wniosek do wiceministrów, żeby zwiększyć finansowanie? Wniosek był taki, żeby zwiększyć finansowanie, bo o tym się od wielu lat mówi. Jest proponowany nowy model finansowania, który w formie pilotażu jest wdrażany, tak zwanych centrów zdrowia psychicznego. Bardzo rozsądny projekt. Niestety w województwie opolskim nasz wojewódzki szpital na ulicy Wodociągowej nie przystąpił do tego programu. Wystąpiły pewne rozbieżności w stosunku do oczekiwań i nie realizujemy tego pilotażu. Natomiast liczę, że z chwilą, gdy ten pilotaż, który służy po pierwsze określeniu dokładnie kosztów funkcjonowania i sprawdzi, jak wypełniają one swoją rolę i myślę, że dobrze, że wprowadza się to w formie pilotażu, dlatego że unikniemy niepotrzebnych pomyłek, błędów w organizacji i my wtedy także w ten projekt wejdziemy. On będzie wymagał nieco odrębnego finansowania, bo wszystko idzie w kierunku pewnego uproszczenia. A na czym ten projekt polega? To polega na stworzeniu na poziomie powiatów. My uważamy, że jeśli chodzi o nasze zasoby kadrowe, nie jesteśmy w stanie na poziomie pojedynczych powiatów takich centrów w całości zorganizować. Powinniśmy myśleć o zorganizowaniu kilku porządnych ośrodków, bo przypomnę, że dzisiaj ta opieka psychiatryczna realizowana jest przez poradnie zdrowia psychicznego, poradnie odwykowe. One
gdzieś ich działalność częściowo w różnym obszarze zachodzi na siebie, w związku z tym ważne jest, aby to kompleksowo rozwiązać. Jeżeli do tego dodamy większe akcent i zaangażowanie, większe psychologów, psychoterapii, które już dzisiaj ma miejsce oczywiście, ale potrzeby są znacznie większe, a koszty związane z prowadzeniem takiej opieki, no to są w największej części koszty osobowe, czyli koszty płac dla personelu. Jeżeli jest więcej psychologów na rynku, brakuje psychiatrów dziecięcych, warto by było, aby taki model w Polsce oprzeć bardziej na psychologach. I mnie bardzo ucieszyło i wczoraj w rozmowie indywidualnej z panem ministrem Królem i w rozmowie na forum konwentu, że taki projekt powstaje. To poparliśmy. Oczywiście zwróciliśmy uwagę na dysfunkcję dzisiejszego niedofinansowania. Uważam, że dzisiaj należy zwiększyć finansowanie psychiatrii w tej strukturze, jak ona funkcjonuje dzisiaj, i bezpiecznie wprowadzać nowe modele, dlatego że to jest bardzo potrzebne. I takie stanowisko przyjęliśmy w tym. Ile to finansowanie psychiatrii powinno być zwiększone? No, panie redaktorze, jak porównuję dane z naszymi sąsiadami z Republiki Czeskiej, to moim zdaniem to jest rząd potrzebny rzędu co najmniej 30%. Natomiast zmiany są kosmetyczne. 5% wzrostu to nie jest dużo. Mówi, tak, takie propozycje padały. Poza tym, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia dane planistyczne mówiące o tym, że zwiększone zostaną nakłady na psychiatrię, ale wskazywane jest, że oczywiście na tą psychiatrię stacjonarną pójdzie część, a na opiekę ambulatoryjną i środowiskową, w której wszyscy wiemy, że ten model właśnie idzie w tym kierunku, tam zmiany są, wzrosty są mniejsze. Dla mnie to jest wielka wątpliwość, bo jeżeli chcemy osiągnąć jakiś sukces i chcemy pokazać, że model się sprawdzi, to musimy go finansowo wesprzeć na samym starcie. Inaczej naprawdę nie da się dobrych rozwiązań wprowadzić bez pieniędzy. Każda zmiana, która jest wprowadzana, wymaga pewnej górki pieniędzy po to, żeby można było ją bezpiecznie wprowadzić. A na czym polegają te rozbieżności co do oczekiwań, które spowodowały, że opolski szpital przy ulicy Wodociągowej nie wszedł w ten pilotaż? Była kwestia zapewnienia kadry, o której tutaj poruszył pan dyrektor Nazimek, większe oczekiwania ilości zatrudnionych lekarzy w stosunku do kwoty, która później za tym szła. Pan dyrektor Nazimek wyliczył, że w tej propozycji absolutnie nie będzie w stanie takiej działalności utrzymać na poziomie oczekiwań. Bardzo dobrze by było, żeby te pilotaże, które są właśnie dedykowane sprawdzeniu, jak formalnie będzie działało takie centrum, ale także dokładnemu policzeniu kosztów działania takiego centrum, bo przypomnę, to jest odrębna, nowa struktura, w której mocny akcent kładzie się na opiekę środowiskową. Szpital przy ulicy Wodociągowej realizuje zarówno opiekę środowiskową, ambulatoryjną i psychiatrię całodobową, czyli dla mnie stanowi takie duże centrum psychiatryczne, które jest przygotowane do tego, aby ten nowy model realizować. Ale myśmy wczoraj nie skupiali się bardzo na tych centrach zdrowia psychicznego. Koncentrowaliśmy się głównie na psychiatrii dziecięcej, ponieważ był także i konsultant do spraw psychiatrii dziecięcej, ale także były inne problemy, o których chciałbym wspomnieć, ponieważ one są niezmiernie ważne, bo poruszyliśmy jako konwent marszałków problem wzrostów płac, które są spowodowane decyzjami ministra zdrowia. To jest takie gaszenie pożarów, tak? Niezadowolona jedna grupa zawodowa, reakcja ministra, podnosimy. Druga reakcja ministra, podnosimy. W części tych decyzji, za częścią tych decyzji idą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki dedykowane na podwyżki dla grup zawodowych. Myśmy wczoraj na konwencie powiedzieli wyraźnie, że my jako marszałkowie jesteśmy zwolennikami podnoszenia płac, ale to trzeba zrobić w sposób usystematyzowany i nie można, podnosząc jednej grupie zawodowej, powiedzieć tak, a resztę w szpitalu pozostałym to sobie zróbcie z pieniędzy, które macie. Szpitale nie mają żadnych takich nadwyżek, które mogłyby w ten sposób ukierunkować. My oczekujemy na rozwiązania finansowe, które nam to bezpiecznie pozwolą przeprowadzić. W tym jest problem. I oczywiście jak w takich dyskusjach pojawił się temat dramatycznego niedoboru pieniędzy, bo perspektywa wzrostu do 6% PKB za parę ładnych lat się ma nijak do tego, co dziś jest potrzebne, bo wzrosty płac, które są zapewniane rozporządzeniami, pochłaniają większość pieniędzy, które pochodzą ze wzrostu składki, wzrostu nakładów budżetu, bo nie ma co ukrywać, że również budżet państwa w tym roku dodał kolejne pieniążki. Wcześniej był miliard złotych, teraz 1,7 miliarda dla finansowania świadczeń zdrowotnych. Czyli budżet nie jest głuchy na to wszystko, co się dzieje, ale to wszystko jest zdecydowanie za mało w stosunku do tego, jakie są potrzeby. No, mnie cieszy jedno z tego konwentu, że po wyborach samorządowych, kiedy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w co najmniej w połowie województw przewagę i ma możliwość decydowania tam, no, Prawo i Sprawiedliwość także widzi te problemy z perspektywy samorządu, czyli właściciela, i głos wczoraj, który zajmowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na konwencie, był zbieżny z tym poprzedniej koalicji rządzącej, dzisiaj teoretycznie sejmowej opozycji, ale my czujemy się odpowiedzialni za regiony i my mówimy jednym głosem.
potrzeba zmian, wskazujemy na te zmiany i liczymy bardzo, że nasz głos zostanie usłyszany. Bardzo na to liczę, bo no właśnie z takim nastawieniem jechałem na konwent i przyjechałem z taką nadzieją. Powiem tak, nie jestem usatysfakcjonowany w pełni, ale przyjechałem z nadzieją, że jednak na poziomie samorządu inaczej będziemy na sprawę patrzeć, a samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości te obserwacje, te doświadczenie będą w stanie lepiej przełożyć na swoich kolegów w parlamencie i uzmysłowić im, że z perspektywy regionalnej trochę inaczej to wygląda niż z perspektywy Warszawy. Roman Kolek, wicemarszałek województwa, jest dzisiaj naszym gościem. Na drugą część rozmowy zapraszam na naszą drugą antenę, której można słuchać za pośrednictwem internetu i odbiorników z technologią cyfrową DAB+. Wspomniał pan o tym, że brakuje pieniędzy w systemie zdrowotnym. W naszym regionie, według stanowiska Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, brakuje 105 milionów złotych. No, nasze wyliczenia z początku roku sięgały 120, pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy i w mojej ocenie taka jest kwota. Słyszałem ostatnio, że fundusz podejmuje pewne inicjatywy związane z pozyskaniem pieniędzy z tytułu niezgłoszonych do ubezpieczenia chociażby dzieci, które z klucza mają mieć zapewnioną opiekę. I jeżeli te dzieci nie są uwzględnione w algorytmie, tylko mają być świadczenia dla nich finansowane z pieniędzy pochodzących z naliczenia osób ubezpieczonych, no to rzeczywiście jesteśmy w tej sytuacji, ale powiem, bo wydaje mi się, takie mam przeczucie, że podobna skala niezgłoszonych do ubezpieczenia dzieci, które nie mają tytułu właśnie w postaci składki płaconej przez rodzica lub opiekuna faktycznego, w skali kraju jest podobna. Czyli to nie jest tylko moim zdaniem, my no to musimy zwracać uwagę, bo oczywiście trzeba zwracać uwagę. Ja zwracałem uwagę wcześniej na inny problem. Mamy wiele osób pracujących poza granicami kraju, które mają tytuł ubezpieczenia w Niemczech, Holandii, Austrii i rodziną objęte jest to ubezpieczenie. Rozliczenie tego ubezpieczenia dochodzi do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli te osoby nie są liczone w algorytmie jako osoby ubezpieczone do środków, dzięki którym pieniążki spływają do województwa polskiego, no to już jesteśmy w tym momencie także poszkodowani. Wszelkie zapewnienia pana ministra Szumowskiego mówiły wcześniej, także ministra Dziwiła, przede wszystkim ministra Dziwiła, mówiły o tym, że ten system, który jest zmieniany przez obecną władzę, idzie w kierunku takiego zabezpieczenia, tak? Nie patrzymy, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, ma uzyskać pomoc medyczną. W związku z tym powinno się mówić o tym, że populacja osób, które mają uzyskać pomoc w województwie polskim, to jest populacja wszystkich mieszkańców województwa polskiego, a nie tylko osób ubezpieczonych. Jeżeli tak ma być, no to nie wyobrażam sobie, że mamy zaopatrzyć potrzeby wszystkich osób, wszystkich mieszkańców dzięki składkom i pieniądzom trafiającym tylko z tytułu ubezpieczonych. Czyli ten algorytm powinien być zmieniony. Moim zdaniem algorytm trzeba zmienić, sytuacja bardzo tego dojrzała. No, koalicja rządząca mówi, że algorytm to jest wina poprzedniej koalicji rządzącej, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u, który został 6 lat temu, bodajże 7 już chyba lat temu w tej chwili wprowadzony i to jest skutek dla Polski niekorzystny. Ja powiem tak, od samego początku, gdy taki algorytm był wprowadzany, od razu widziałem, że tak powiem, że on dla nas nie będzie przynosił korzyści i taka jest też prawda, bo widać wyraźnie, co uzewnętrznił raport Najwyższej Izby Kontroli. Wydaje mi się, że taki raport obiektywnej organizacji w naszym kraju, no trzeba oglądać, wyciągać wnioski i ja w oparciu o ten raport uważam i wyliczyłem w oparciu o ten raport, że ta kwota to jest ponad 120 milionów złotych z początku roku. To chodziło nawet o poziom finansowania świadczeń w roku 2017. W związku z tym, że nakłady na świadczenia zdrowotne rosną z roku na rok, w województwie opolskim dynamika wzrostu nakładów jest dużo mniejsza niż w innych regionach. Czyli nie dość, że mamy najmniejsze na jedną osobę uprawnioną nakłady, to dynamika wzrostu jest dla nas najmniej korzystna. Co to oznacza? Relatywnie pieniędzy nie przybywa na tyle, na ile przybywa w innych regionach. Co powoduje, że w innych regionach kolejki do świadczeń mają tendencję do skracania się, a u nas do wydłużania, bo nasi pacjenci z tego powodu będą wyjeżdżali poza region, a jak będą wyjeżdżali poza region, to w rozliczeniu migracyjnym my za to zapłacimy. I to jest takie błędne koło, które od 10 lat no to się tak akurat zbiega, że od czasu, kiedy opuściłem Narodowy Fundusz Zdrowia, tak to się składa. Jak nieraz rozmawiam z Kazimierzem Łukawieckim, który wówczas był dyrektorem, to cały czas na to patrzymy takim politowaniem, mówię, no co to się dzieje, no. Dlaczego tak jest, dlaczego nie można skutecznie
Bo sam do siebie też mam pytanie, dlaczego my nie jesteśmy w stanie skutecznie tego zrobić? Mhm. Odpowiedź dla mnie jest prosta. No województwo polskie takie małe, ktoś się tym przejmuje na poziomie kraju, tak? Ja dlatego jestem gorącym zwolennikiem odpowiedzialności regionalnej, ale w oparciu o naprawdę dobrze wydyskutowany algorytm, który będzie obiektywny. On nie jest obiektywny, on źle decyduje o pieniążkach naszego regionu. A jeżeli decyzja o zwiększeniu finansowania w naszym regionie miałaby polegać na jakimś lobby politycznym, w którym na przykład Prawo i Sprawiedliwość powodowałoby, że jakieś pieniążki spłyną do regionu, uważam to za absurdalne rozwiązanie. Tu trzeba systemowego rozwiązania, a nie doraźnego działania politycznego, bo jak mamy na takiej polityce bazować, to powiem tak, ja nie chcę w takim kraju funkcjonować, w którym ostre moje słowa, w którym wszystko ma polegać na układach, na znajomościach. Nie może tak być. No, przeciętny, nieładnie mówiąc, Kowalski ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i mamy mu go zagwarantować. I to nie powinno mieć znaczenia, gdzie Kowalski mieszka. Naszą troską samorządu powinno być dobre zorganizowanie opieki, dobre jakościowo opieki, egzekwowanie tego, aby adekwatne było zachowanie profesjonalistów medycznych, aby ta pomoc była jak najlepsza, ale też i pieniążki powinny trafiać według obiektywnych kryteriów. To jeszcze na koniec spytam pana o informacje, jakie się pojawiają dotyczące połączenia Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego. Mają te szpitale być połączone? No właśnie wczoraj, a jeśli tak, to na jakich zasadach? Wczoraj z redaktora Wójtowicza usłyszałem takie pytanie, właśnie biegnąc na konwent, będąc w Warszawie, i w skrócie, jak tylko mogłem, krótko udzielić odpowiedzi takiej, że dyrektorzy obydwu placówek dzisiaj bardzo dobrze się dogadują, są w stanie wiele problemów dotyczących zarządzania placówkami i potrzebnymi działalnościami, które łączą, integrują działalność tych szpitali, dzisiaj dobrze rozwiązać i bardzo dobrze. W sytuacji, gdy okaże się, że z ich punktów widzenia są jakieś inne przesłanki, które wskazywałyby na racjonalność związaną z lepszego zaangażowania i potrzeb, spełnienia potrzeb onkologii, bo priorytetem w tym wszystkim są potrzeby pacjentów onkologicznych. Nie patrzmy na jednostki, patrzmy na problemy pacjentów onkologicznych. Bez wątpienia onkologia jako obiekt, jako szpital wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych po to, aby warunki pobytu poprawić. Środków, z których można by dzisiaj sięgnąć na takie inwestycje, no nie bardzo takich środków widać. I w mojej ocenie trzeba by było tak profilować działalność tych obydwu placówek, aby jak najbardziej zapewnić opiekę dla pacjentów onkologicznych. Czyli jeżeli efektów, w mojej ocenie, i dyrektorzy o tym wiedzą, właśnie z dyrektorami na ten temat rozmawiamy, dyrektorzy mają, przyglądając się temu funkcjonowaniu, wypracować model, w którym moglibyśmy stworzyć jeszcze korzystniejszą ofertę dla pacjentów onkologicznych. Problem naszej polskiej onkologii to nie jest tak, jak kiedyś było mówione, że nasza onkologia no, nie może być połączeniem obydwu szpitali, bo nam nie potrzeba takich zasobów onkologicznych. No, ja bym z tym polemizował, dlatego że potrzeby onkologiczne pacjentów województwa polskiego w dużej części realizowane są także poza naszym regionem. Wrocław, Gliwice. My musimy stworzyć model dobrej opieki onkologicznej. Od lat zachęcałem także dyrektora Staszewskiego, jakby dyrektorem szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, aby współpracując z Opolskim Centrum Onkologii zorganizować tą opiekę także w Kędzierzynie-Koźlu, dlatego że uważam, że potrzeba nam takich placówek, które mogłyby integrować działalność i powodować, że dominującą rolę w leczeniu pacjentów onkologicznych ma spełniać Opole, Opolskie Centrum Onkologii. W związku z tym tu musi być zaplecze adekwatne do potrzeb całego regionu. Dzisiaj potrzeby całego regionu na onkologii nie są i nie mogą być załatwiane, bo wolumen samej tej onkologii jest zbyt mały, mimo że personelu na dzisiaj wydawało się, że nie brakuje, ale jednak brakuje możliwości technicznych, lokalowych po to, aby te problemy rozwiązać. Wystarczy pójść do onkologii, do poradni, zobaczyć, jaki jest tłum pacjentów oczekujących i to od razu jest odpowiedź na pytanie, czy nie wymaga tutaj zwiększenia dostępności dla pacjentów onkologicznych. Wypada, trzeba tą onkologię zorganizować lepiej, skuteczniej. Oczekuję od obydwu dyrektorów szpitali takich przemyśleń i pokazania, co może być korzystne, bo proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj finansowanie świadczeń zdrowotnych przechodzi pewną ewolucję, pewną zmianę. Jeżeli onkologia, świadczenia onkologiczne zawsze były świadczeniami preferowanymi, to skoncentrowanie się na jeszcze większej ilości usług onkologicznych dla działalności takiego szpitala bez wątpienia będzie korzystne. Uruchomiliśmy parę lat temu działalność ginekologii onkologicznej. Ona spełnia swoją rolę, ale w odniesieniu do bloku operacyjnego, zaangażowania bloku operacyjnego już są pewne wewnętrzne na poziomie onkologii dysfunkcje. Brakuje możliwości rozwinięcia jeszcze szerszej operatywy, a potrzeby są. W związku z tym to trzeba rozwiązać. I dlatego trzeba szukać takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla pacjentów. Mamy w odniesieniu do działalności chirurgii ogólnej w Opolu de facto cztery szpitale działające w obszarze chirurgii ogólnej.
tak? Dwa szpitale resortowe, szpital kliniczny i szpital wojewódzki. W związku z tym, w mojej ocenie, i takie także tak są przemyślenia, szpital wojewódzki powinien ewoluować, jeśli chodzi o chirurgię, w kierunku pewnych zagadnień chirurgii przewodu pokarmowego. Takiego oddziału nie mamy. Na Dolnym Śląsku taki oddział w ostatnim czasie przechodzi procedurę likwidacji z uwagi na łączenie dużych szpitali. W związku z tym mamy pewne możliwości, aby tą działalność rozwinąć. Nasi chirurdzy onkologiczni mają kwalifikacje dobre, aby tym problemem się także zajmować. Musimy patrzeć na otoczenie, nie tylko otoczenie w naszym województwie, ale poza województwem. W Śląskim Uniwersytecie Medycznym na Ligocie po odejściu pana profesora Lampę jest pewnego rodzaju, ja to tak przynajmniej widzę, kryzys działalności chirurgii przewodu pokarmowego, mimo tego, że są następcy, którzy to działają, ale to wszystko trzeba patrzeć bardzo szeroko i trzeba szukać rozwiązania korzystnego dla naszych mieszkańców. W związku z tym wszystko, nie odpowiem dzisiaj w ten sposób, czy szpital przy ulicy Katowickiej i Opolskie Centrum Onkologii będą połączone, nie odpowiem na to, dlatego że już co najmniej dwukrotnie uczestniczyłem w wydarzeniach związanych z inicjatywą połączenia. Pierwszą inicjatywę połączenia wychodziła od mojej osoby jako dyrektora Departamentu Zdrowia, wówczas marszałkiem województwa był Stanisław Jałowiecki, i pamiętam tą sytuację do dziś, mam to przed oczami, jak przyjechali lekarze, związkowcy z taczką, z jajkami, protestując przeciwko inicjatywie połączenia. A ja wówczas pozwoliłem sobie na taki zapis, człowiek się uczy rzeczywiście całe życie, pozwoliłem sobie tak na zapis w takim programie połączenia ówczesnego tych dwóch szpitali, że połączenie tych dwóch szpitali zmniejszy rolę i pozycję związków zawodowych. Tak sobie pozwoliłem, naraziłem się bardzo, no i tyle mogę powiedzieć na temat tamtej sytuacji. A na razie zostawiamy pytanie. Nie chcę takiej sytuacji, w związku z tym na pewno działania nie będą działaniami pochopnymi, tylko będą bardzo rozważne, wynikające z potrzeb pacjentów i przekonania. Jeżeli rozwiązania będą proponowane, to na pewno będą dobrze dyskutowane, będziemy szukali korzystnych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby dobre rozwiązania mogły funkcjonować, potrzeba wielu rzeczy, w tym także przekonanych do działań lekarzy, personelu medycznego, dlatego że bez nich nie da się nic zrobić. Jeżeli potrzeby pacjentów zostaną należycie opisane, należycie pokazane, zaargumentowane, to wówczas mamy także argumenty i rozmowy z lekarzami, którzy, jeżeli chcą pracować w lepszych warunkach, chcą skutecznie pomagać pacjentom, to myślę, że wszelkiego rodzaju opory, które były wiele lat temu, przy zupełnie innym poziomie podejścia i różnym poziomie płac, dzisiaj ten poziom płac już się wyrównuje między szpitalami. Wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, to były olbrzymie różnice, dysproporcje między płacami w jednym i drugim szpitalu. To zawsze budzi jakieś tam niepokoje i obawy. Dzisiaj możemy mówić o sytuacji takiej, że personel medyczny pracujący po obydwu stronach tej granicy, której nigdy nie było, nigdy nie było tam granicy. I nie widać. Fizycznie. Ten personel medyczny ze sobą współpracuje. I chciałbym, zresztą już takie przykłady chodziły do mnie, że pan doktor Sachębiński operował także na bloku operacyjnym szpitala na ulicy Katowickiej. W związku z tym tego rodzaju rozwiązania uważam, że no powinny być. Dzisiaj nie powinno być granic takich, tak? Powinniśmy wykorzystywać fachowe umiejętności ludzi po to, żeby skutecznie działać. No, bez tego nie osiągniemy zadowolenia pacjenta i lepszych wyników leczenia onkologii, bo skuteczność w onkologii to jest przede wszystkim ilość zabiegów operacyjnych, doświadczenie, kompleksowość opieki, podejście do radiochemioterapii i chirurgii onkologicznej, tworzenie jednego wspólnego zespołu. Tak to ma wyglądać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Roman Kolek, wicemarszałek województwa, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.